Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam w nowym tygodniu. Wstajemy na chwałę Bożą. Dzisiaj mamy w Ewangelii uzdrowienie niewidomego pod Jerychem. Święty Łukasz pisze tak. Kiedy Jezus zbliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał, że tłum przyciąga, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu, że to Jezus z Nazaretu przechodzi. Wtedy Jezus kazał go przywołać do siebie i gdy zbliżył się do niego, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił? Jakie dziwne pytanie. Zapytać niewidomego, który woła o litość, co chcesz, żebym ci uczynił? To pytanie Jezusa wydaje się być oczywiste i ten niewidomy mówi, Panie, abym przejrzał. Ale bardzo podobnie Pan Jezus pyta też nas. Pyta o rzeczy oczywiste, które wydają się, no przecież po co mam to Bogu mówić, skoro wie? Tymczasem Jezus chce, żebyśmy sami przed sobą to nazwali i Jemu to wypowiedzieli. Panie, chcę się pogodzić w rodzinie. Panie, chcę przebaczyć teściowej. Panie, potrzebuję nowej pracy. Pomóż mi w tym. Co chcesz, żebym ci uczynił? Bardzo konkretne zawołanie i konkretna prośba. Konkretna potrzeba, którą żyjemy. Jezus chce tego nazwania, tego konkretu. Co chcesz, żebym ci uczynił? Może się okazać, myślę, że nierzadko, że nie wiemy, co chcemy. Nie wiemy, o co mamy prosić Pana Jezusa, co jest naszą potrzebą, co byśmy chcieli, żeby On nam uczynił. Zapraszam do pomyślenia dzisiaj o tym pytaniu Jezusa, które kieruje do niewidomego pod Jerychem, ale kieruje też do nas. To jest pytanie, które ma nas obudzić do nadziei. Ma nas obudzić, abyśmy spojrzeli na Jezusa, który ma moc zmienić nasze życie. Ma moc, bo jest Bogiem żywym. Co chcesz, żebym ci uczynił? Pan Jezus pyta ciebie i mnie. Odpowiedz szczerze, wołaj do Jezusa, jak ten niewidomy. Na rozważanie, na zastanowienie się, błogosławię wam. Mówmy do Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie kciuk w górę i subskrybujcie nasz kanał. I chcę Was zaprosić z całego serca do Łodzi na koncert Mocni w Duchu Dzieciom. Nowa płyta, kolory. W sobotę o godzinie 17:00 przyjedźmy na ten koncert z dzieciakami. Możemy w nim uczestniczyć całymi rodzinami. Bardzo, bardzo Was zapraszam, kto tylko może. Sobota najbliższa o godzinie 17:00 u jezuitów w Łodzi. Koncert. Do zobaczenia i kliknijmy tutaj poniżej, aby pomodlić się do Ducha Świętego. Do zobaczenia.